Nowy kompleks boisk zyskał zespół szkół w Starym Bojanowie. W miejsce starego asfaltowego boiska powstał duży kompleks typu Orlik, z którego uczniowie szkoły będą mogli korzystać zarówno w trakcie zajęć szkolnych, jak i po południu. W skład kompleksu wchodzi boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko do piłki ręcznej i koszykówki. Przy okazji wykorzystano też pusty teren przy boiskach i powstało tam boisko do siatkówki plażowej. Boisko, które tutaj istniało, powstawało razem z tą szkołą. Szkoła powstała w 1963 roku, później powstało boisko asfaltowe. Na tamte czasy to boisko było na miarę właśnie tamtych czasów, natomiast współcześnie ono już nie spełniało właściwej funkcji, było wręcz niebezpieczne. No i czekaliśmy na modernizację tego boiska asfaltowego, na piękny kompleks boisk. Myślę, że teraz to boisko również przyciągnie też i rodziców na festyny sportowe, taka rekreacja wspólnie ze swoimi dziećmi. Myślę, że to będzie też dobra okazja właśnie, żeby coś takiego zorganizować. Budowa trwała w okresie wakacyjnym, czyli od lipca do końca listopada. Kosztowała cała ta inwestycja tam w granicach ponad 1 100 000 złotych. Odbyło się oficjalne otwarcie obiektu, w którym udział wzięło wielu gości. Wśród nich byli przedstawiciele władz samorządowych, szkół, wykonawcy i projektanci boisk oraz uczniowie. W imieniu wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Wielkopolskich w Starym Bojanowie przyrzekamy, że będziemy współzawodniczyć w oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji. Przyrzekamy! Przyrzekamy uczestniczyć we wszystkich zawodach w duchu rycerskim dla chwały sportu i honoru naszej szkoły. Przyrzekamy! Wszystkiego dobrego, słuchajcie, przychodźcie tutaj i pamiętajcie zawsze, że to jest dla was. Będziecie pamiętać? A takie prezenty, jak pan dyrektor mówił, mikołajkowe, to chyba by każdy chciał dostawać. Ja też to się rzadko zdawa, macie to szczęście. Wszystkiego dobrego. Przemierzając, albo jeżdżąc po w tym naszym ojczystym kraju z zazdrością patrzyłem, jak przy szkołach, biedniejszych pewnie gminach, były tak piękne boiska. Pamiętamy jeszcze niedawno budynek, który powinien być wizytówką miejscowości, z wyglądu nie był. Mamy nową elewację, jest przepiękne boisko, które jestem przekonany, że będzie wam służyło i będzie wam przynosiło radość. Po krótkich przemówieniach i podziękowaniach przecięto symboliczną wstęgę, a pomagali w tym uczniowie szkoły. Dobrze, bardzo. Następnie ksiądz proboszcz poświęcił kompleks boisk. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Nie zabrakło także wystąpień uczniów, którzy zaprezentowali swoje sportowe umiejętności, takie jak taniec, piłka nożna czy siatkówka. Bom chłopiec w piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz, mecz. Chodź dziś znów, to mi powie. Za krokiem krok, to tu we nas się nie powiesz. Chodź dziś znów, to mi powie. I mów co chcesz, okej. A jej to
ziemi szami. Nad naszym sukcesem czuł z góry kochać siarek, co było marzeniem, stałeś się magicznym żarem. Brawo! Pierwszy strzał na bramkę oddała burmistrz Szmigla Małgorzata Adamczak. Po niej do bramki celowali także przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Kasperski i Tadeusz Ilmer. Był także okolicznościowy tort i rozmowy przy kawie. W sumie inwestycja kosztowała ponad 1 000 000 zł, a pieniądze pochodziły z gminy Śmigiel.